Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Wojak, witam w kolejnym vlogu na moim kanale. Moi drodzy, w tym tygodniu miałem próbne matury, od poniedziałku do czwartku, w piątek już normalnie będą odbywać się lekcje. I w związku z czym chciałem wam oczywiście troszeczkę o tym poopowiadać. To była próbna matura z operonem, to były takie arkusze, które tak jak w prawdziwej maturze szły na całą Polskę. Znaczy, oczywiście to nie było obowiązkowe przystąpienie do nich, ale jeżeli ktoś do nich przystąpił, no to wszyscy dostawali te same arkusze, więc coś tam trzeba było to chronić, żeby żadnych wycieków nie było i tak dalej, i tak dalej. No i w poniedziałek miałem Polski, gdzieś tam do godziny, nie pamiętam do którejś, w każdym razie trzeba było, jak to skończył wcześniej, to mógł gdzieś tam sobie wyjść, ale potem musiał jeszcze na ostatnie 3 lekcje wrócić. I to przyznam, że parokrotnie mnie irytowało, bo miałem już, jeszcze w środę miałem taką sytuację, gdzie miałem jakby dwa poziomy angielskiego, czyli podstawę rozszerzenie, z czego rozszerzenie było 2 godziny po podstawie i po prostu trzeba było jakby 2 razy chodzić. W moim przypadku ja sobie chodziłem do domu, bo mieszkam na tyle blisko szkoły, że to powiedzmy góra 10 minut i jestem w domu, w związku z czym ja sobie po prostu wracam do domu, jakieś długie śniadanie, zjeść ewentualnie coś tam psychicznie się po prostu przygotowywa, czy tam coś innego robić przed tą drugą częścią. I po prostu potem wracałem, co było w jakimś sensie po prostu upierdliwe. Ale w każdym razie ten tydzień miał być takim tygodniem luźniejszym, bo w poniedziałek 3 lekcje, we wtorek miały być 2 ostatnie transporty, potem tylko po tej maturze, we wtorek była matematyka. W środę w ogóle miało nie być lekcji po tych angielskich. A w czwartek tak nie do końca było jasne, bo miał być angielski zawodowy, również 2 godziny, ale pani tam tydzień wcześniej nam coś wspominała, że na pierwszej godzinie jest tam w rezerwie na maturze, a na drugiej godzinie chyba ona jest wręcz na maturze, więc mielibyśmy 1 godzinę. Tak w końcu on sam nie wiem na czym w końcu stanęło, ale chyba ostatnią wersją była właśnie ta 1 godzina. Wiecie co, myślę, w sumie fajny tydzień, tym bardziej, że tylko w piątek są takie lekcje, więc to gdzieś tam też na luzie. Ale niestety w międzyczasie okazało się, że w klasie mam tutaj kilka potwierdzonych przypadków zarażenia COVID-19. Oczywiście tutaj nie będę się za bardzo ten temat zagłębiał, bo tutaj nie chodzi mi o to, żeby kogoś wsypywać, po prostu wam tak ogólnikowo nakreślę sytuację. W związku z czym we wtorek już na te transporty nie musieliśmy iść, a osoby, które się zaszczepiły, musiały jakby do końca tygodnia chodzić na te matury, a te, które się nie zaszczepiły, bo oczywiście są chore, musiały siedzieć w domu. Natomiast w piątek mam mieć nauczanie zdalne i szczerze mówiąc nie wiadomo, czy jeszcze cały przyszły tydzień na tym nauczaniu zdalnym nie spędzimy, ponieważ więc coś okazało się, że kolejna osoba gdzieś tam zachorowała, w związku z czym prawdopodobnie jeszcze sobie tydzień na tym posiedzę. I tak wszystko jakoś tak się złożyło w całą, że to wszystko jest takie jakieś w miarę spokojne i bezpieczne. Oczywiście jest troszeczkę stresu, czy tam ktoś mnie zaraził, czy tak dalej. Oczywiście życzę tym osobom bardziej serdecznie zdrowia, i bo wiem, że to na pewno nie jest przyjemne uczucie. Nawet pewnie dla mojej psychiki by nie było fajne, wiedząc, że ja coś takiego w sobie mam. Natomiast to wszystko jakoś tak, ten cały tydzień, ta cała jakaś specyfika tego tygodnia sprawiła, że jakoś tak zawsze dziwnie zacząłem się czuć. Jakoś tak miałem takie poczucie, że nie mam za bardzo pomysłu, co ze sobą zrobić. Wracałem z tego i z tej matury, na przykład w czwartek wróciłem z tej matury, no czyli dzisiaj, chwilę jeszcze przed 10:00. I tak jakoś totalnie bez pomysłu, co ja będę robił, co ja tutaj ze sobą mam zrobić, czym mam się zająć. Kończyło się to na tym, że sobie usinałem po prostu drzemkę, ale jest takie faktycznie, jakie mam takie dziwne uczucie, że za bardzo nie wiem, co ze sobą zrobić i że nie mam po prostu w tym wolnym czasie pomysłu na siebie. Nie wiem, z czego to wynika. Prawdopodobnie jakoś tak na tą moją psychikę po prostu działa ta specyfika tego tygodnia i po prostu tego, co gdzieś tam na najbliższej przyszłości się wydarzy. Ja przyznam, jeszcze wracając do tych próbnych matur, ja tak za bardzo nie jestem zwolennikiem takich egzaminów. Znaczy, może nie tyle, bo to fajnie się sprawdzić, ale zawsze mam wrażenie, że te wszystkie egzaminy są o wiele trudniejsze niż ten, który się dostanie pierwotnie. Egzaminu zawodowego, próbnego, tego pierwszego chyba żadnego nie zdałem.
A pierwszy mi bardzo, bardzo ładnie poszedł. No fakt, że był dosyć łatwy arkusz, ale to fakty są faktami, więc faktami się nie dyskutuje. W związku z czym, no fakt jest taki, że poszło mi o wiele lepiej niż na każdym próbnym wcześniejszym. I to też takie mam wrażenie, że to tak potrafi obniżyć morale, że w sumie no ja nic nie umiem, żeby to będzie cienko i tak dalej, i tak dalej. I to tak w ogóle potrafi zabrać motywację. O tym się okaże, że taki prawdziwy arkusz będzie już o wiele łatwiejszy i wcale te obawy gdzieś tam wcale nie były takie uzasadnione. Cóż, moi drodzy, wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze. Do następnego materiału. Wszystkiego dobrego. Zdrowia, bo to teraz najważniejsze. Trzymajcie się. Cześć.